Hej kochani, witamy Was na naszym kanale. Dzisiaj przychodzimy do Was z długo wyczekiwaną recenzją i będzie to tajemna historia na bis. Na bis, dlatego że tą książkę już recenzowałyśmy prawie 2 lata temu, o ile się nie mylę, ale masz fenty buty. Pięknie, sorry, rozproszyłam się, po prostu zobaczyłam blask i zwaliło mnie z kolan. To ten blask tak naprawdę. To ten blask tak naprawdę przeniesiony na kość policzkową. Słuchajcie, tą książkę już recenzowałyśmy 2 lata temu i było tak, że to robię sobie read rok temu. Robiłeś jeszcze wcześniej i teraz jeszcze razem zrobiłyśmy ten read, taki wiecie, wspólny, prawilny i postanowiłyśmy, że o tej książce pogadamy i będzie to też taki trochę motyw, taki przyczynek do tego, żeby porozmawiać sobie o tym, jak odbieramy książki po czasie, kiedy trochę dojrzejemy, poczytamy więcej, dowiemy się może czegoś, zrobimy jakiś, nie wiem, na przykład licencjat, wykształcenie zdobędziemy czy coś, jak w naszym przypadku i jak to wpływa na nasz odbiór arcydzieł, w tym wypadku, kiedy mówimy o Donnie Tartt, bo jakby, no chyba nie musimy mówić, że nasza opinia się nie zmieniła. A myślałam, że w tytule będzie coś w stylu tajemna historia, czy nadal dobra, albo coś takiego, jakby, żeśmy spaliły to już. Błagam, przestań, oni by to w to nie uwierzyli, to byłby najgłupszy i najgorszy clickbait ever. Dobrze, tak, zacznijmy sobie od bazy, tak bardzo króciutko. Dla wszystkich tych, którzy jakoś ominęli tajemną historię, no to przybliżymy Wam bardzo pokrótce fabułę tej książki. Głównym bohaterem i jednocześnie narratorem tajemnej historii jest Richard Pepin, który nie będzie studiował w żadnym wybitnym i niezwykłym koledżu, jak to powiedziałam w poprzedniej recenzji, tylko w takim koledżu po prostu mniej znanym raczej teraz. Takim zwyczajnym, można powiedzieć, mniejszym. Jeden z wielu, tak naprawdę, wiecie, to nie jest Liga Bluszczowa ani tego typu sprawy. To jest zwyczajny uniwersytet, który on wybrał głównie po to, żeby się wyrwać trochę z domu i pojechać na drugi koniec kraju, a przy okazji stało się tak, że po prostu miał ulotkę tego uniwersytetu gdzieś tam w szafce, w walizce, więc wiedział, że może to być dobry pomysł. To był taki trochę strzał, no nie? Tym bardziej, że uniwersytet mu zaproponował stypendium, dzięki któremu on się mógł tam utrzymać. Richard początkowo wybiera sobie jako drogę naukową literaturę. Natomiast okazuje się, że dosyć szybko z niej rezygnuje na rzecz filologii klasycznej. Studia te prowadzone są pod okiem profesora Juliana Morrowa, prowadzącego wszystkie zajęcia z filologii klasycznej. I ma on pod sobą raptem 5 studentów. Tak dobrze liczę? Teraz będzie 5 z Richardem. Nie. Czy nie, 6 z Richardem. 6 z Richardem, 5 tak, studentów poza nim. Generalnie jest to bardzo dziwna sytuacja. Już na samym początku, kiedy Richard orientuje się, że taka w ogóle rzecz jak te zajęcia z klasycyzmu istnieją i że są prowadzone w dosyć niekonwencjonalny i tak dziwny sposób, od razu zapala mu się takie ja muszę tutaj obczaić, o co tutaj chodzi. Tym bardziej, że bardzo go intrygują sami studenci, tak, których widzi na kampusie. A dodatkowo jeszcze ma to do siebie, że trochę się na tym zna, bo i zajmował się trochę greką, łaciną gdzieś tam. Ze względu na medycynę, tak, miał podejście do medycyny. Na medycynę, więc miał takie, że może chciałby tutaj coś podziałać, ale dostanie się do tej grupy nie jest takie proste. Julian Morrow nie przyjmuje do swojego grona dodatkowych studentów, a ci studenci, którzy są u niego w grupie, są bardzo wyalienowani i raczej zadają się sami ze sobą nawzajem i z nikim innym poza tą grupą. Więc początkowo dotarcie do tej grupy jest dosyć ciężkie, Morrow nie chce go przyjąć, ale potem z czasem okazuje się, że jednak udaje mu się do tej ekipy wkręcić. I to prowadzi do morderstwa, co nie jest żadną tajemnicą, bo jest to rzecz, która pojawia się w pierwszym zdaniu pierwszej strony pierwszego rozdziału, więc w prologu, wiemy, że... w sumie nawet. Tak, w prologu, więc wiemy, że jest to historia o morderstwie, nie wiemy jak to się stało, dlaczego to zrobili, musimy się tego dowiedzieć. Wiemy, kto zginie i wiemy, kto go zabije, ale tak, poza tym nie wiemy nic. Na razie Wam nie będziemy tutaj zdradzać, co jak, kto wie, ten wie, kto nie wie, to może go to zainteresuje, sobie sam sięgnie po książkę, żeby się przekonać, o co chodzi, kto dokładnie ginie i kto morduje. Więc mamy tutaj bardzo klasyczny taki motyw zarówno zbrodni, jak i kary, jak się prawdopodobnie domyślacie. Mamy wątek kryminalny, który się przez całą właściwie tą książkę gdzieś tam przewija właśnie ze względu na to morderstwo, ale mamy też wątek bardzo silnie humanistyczny, dotykający takich bardzo klasycznych, sięgających do źródeł właściwie motywów. I klasycznych nie tylko jeżeli chodzi o klasyczne podejście na przykład do literatury i tego typu spraw, ale klasyczne pod względem antycznym. Więc w tym aspekcie warto jest sobie zrobić trochę researchu. I chyba możemy od tego zacząć, skoro tak zaczęłyśmy, aby po tego, że to chyba była jedna z takich większych rzeczy, która zmieniła się podczas drugiego czytania przez nas tajemną, z jednego bardzo prostego powodu. Na studiach miałyśmy okazję uczestniczyć w zajęciach fakultatywnych, które nazywały się Recepcja mitów antycznych w teatrze współczesnym. Polski. Do tego. Więc jeżeli ktoś kojarzy takich na przykład reżyserów jak Jan Klata, może kojarzyć, o czym rozmawialiśmy. I siłą rzeczy na tych zajęciach prowadzonych przez panią z katedry klasycystycznej, przez
typowo osobę znającą się właśnie na antyku, na mitach, na Grece i tego typu sprawach, okazuje się, że gdzieś tam tej wiedzy przyswoiłyśmy więcej niż tylko mity Parandowskiego, można powiedzieć, prawda? I to był strzał w dziesiątkę. To, jak ta wiedza wyciągnięta z tych zajęć otworzyła nam głowę na głównie pierwszą część tej historii, chociaż to potem rzutuje też na drugą, ale głównie w pierwszej części historii zawierają się właśnie te typowe wątki antyczne związane z Grecją, z tymi wszystkimi posami i no wiecie, z czym się to je. To nas totalnie rozjaśniło i można powiedzieć, że dzięki temu tak naprawdę dopiero teraz w pełni zrozumiałyśmy to główne hasło, które w tej tajemnej się przewija i ten główny cytat, który pojawia się, wiecie, na Pinterestach, na grafikach różnych tego typu fanowskich. Które mam na zdjęciu w tle na Facebooku. Które Anna ma na zdjęciu w tle na Facebooku, czyli Beauty is Terror. Piękno jest trwogą. To, jak zostało to wyjaśnione w tajemnej, jest naprawdę bardzo proste, choć wymaga zastanowienia się i takiego głębszego, jakby takiej głębszej refleksji nad tym, jak to rzeczywiście jest. I nie jestem pewna, czy chcemy tutaj to wyjaśnić, czy dać im, żeby sami do tego doszli. Bo to jest o tyle niesamowita idea, że ona cię tym bardziej uderza, kiedy czytasz o niej, tak jak jest ona tutaj opisana, głosami Juliana Morrowa, który się na tym fenomenalnie zna, zresztą to Natalia też jest właśnie filologiem klasycznym, więc ona jakby jest w to wkręcona totalnie. I właśnie w tej dyskusji improwizowanej tutaj piórem tarcy ze studentami, to jest coś niesamowitego, coś co podejrzewam naprawdę tak, wiecie, ja mam wrażenie, że wchodzi do głębi duszy. Może już teraz trochę tak, wiesz, przegina, wiesz, robię z tego taki mistycyzm. Ale to jest bardzo mistyczne. Ale miałam po prostu takie... To jest idea, to jest taka myśl, to jest w ogóle taki motyw, który towarzyszy nam właściwie no, od zarania dziejów, od samego początku kultury, tego kręgu europejskiego aż do dnia dzisiejszego. I co do właśnie tego przesłania, piękno jest trwogą, to jest proste, jak się nad tym człowiek zastanowi, ale trzeba mieć dosyć duży, pewien bagaż wiedzowy, żeby to odkryć. Tutaj w ogóle ten segment, w którym się to hasło pojawia, właśnie w pierwszej części książki, jest bardzo ważny o tyle, że to jest właśnie segment taki bardzo erudystyczny, związany właśnie z zajęciami prowadzonymi przez Morrowa. Tam Richard nam opowiada, jak to wygląda. I właśnie jednym z tych zagadnień jest to piękno rozumiane w taki sposób wzniosły, bo jak to Morrow mówi, zajmijmy się rzeczami wzniosłymi, zostawmy wszystko to, co ludzkie. Generalnie to hasło następuje zaraz po zjeżdżami. Książka znowu. Następuje zaraz po fragmencie monologu Klitajmestry, w którym Klitajmestra morduje swojego męża. I to jest generalnie bardzo ważne do właśnie rozumienia tego hasła, tego przesłania, a także wszystkich tych motywów, które występują tutaj na przestrzeni tej książki. Żeby wam to tak nakreślić dosyć ogólnie, Tart nawiązuje tutaj do tego wiecznego życia greckich tragedii, greckich toposów, greckich motywów. Znaczy mówię greckich, bo one albo mają tam źródło, albo też zostały za pośrednictwem greckiej sztuki jak gdyby spopularyzowane, albo znamy w ogóle te toposy właśnie dzięki Grekom dzisiaj. Żeby was aż tak dosłownie nie uderzyć właśnie tymi przemyśleniami po twarzy, mniej więcej właśnie chodzi o nieśmiertelność tych głównie tragedii greckich, tego dlaczego one są wciąż wystawiane w teatrach, dlaczego wciąż się do nich nawiązuje i właściwie to hasło piękno jest trwogą jest niejako odpowiedzią na to. Warto się nad tym zastanowić, warto się zastanowić właśnie nad naturą tej greckiej tragedii, co tam się zwykle dzieje, jak ją odbieramy. I dlaczego ona jest tak momentami fascynująca i dlaczego zazwyczaj za najbardziej przejmujące i najbardziej zapadające w pamięć fragmenty uznajemy te fragmenty, kiedy rzeczywiście piękno przeplata się z trwogą. Tak, no mamy na myśli tutaj Oresteję między innymi, prawda, tak. Króla Edypa, Antygonę i tak dalej, tego typu historie. Słuchajcie, to jest o tyle ciężkie, że my po prostu mamy wrażenie, że jakby to jest rzecz, którą się bardziej czuje niż rozumie i wytłumaczenie tego tak tutaj na filmie, kiedy my wiemy doskonale, o co chodzi i wiemy, jakie uczucie to w nas wywołuje, to jest okrutnie trudna rzecz. Także jeżeli macie okazję to przeczytać i nie boicie się tego, że gdzieś tam te antyczne właśnie motywy was mogą troszkę zagiąć, to koniecznie to zróbcie, bo to jest naprawdę piękne studium, wiecie, to jest też naprawdę piękne wyjaśnienie rzeczy, na którą się na co dzień można nie zastanawiać, bo kto na co dzień się zastanawia, czy jakaś tam antyczna tragedia na mnie wpływa i dlaczego to jest takie fajne, no nie? Więc jakby to jest tego kwestia. Możecie zapytać, a co z osobami, które są na przykład typowymi ścisłowcami i nie bardzo ogarniają?
Podejrzewam, że możecie trochę mieć takie podejście, jak my miałyśmy 2 lata takie temu. Takie spłycone, jakby niepełne. Może w ten sposób. Tak, nie oznacza, że będzie gorsze, że ta książka będzie, okaże się wam dużo słabsza wtedy i że będzie totalnie beznadziejna. Ale jest to rzeczywiście fragment, który może być dla was ciutkę trudniejszy do przebinięcia, bo tam rzeczywiście nagromadzenie tych takich humanistyczno-antycznych nawiązań jest duże. Więc to jest kwestia tego, ale nie warto się zniechęcać, bo kiedy już wyjdziemy z tych antycznych nawiązań i dowiemy się jeszcze paru innych o tym rzeczy, które oczywiście zostanie przez bohaterów wyjaśnione, nie ma się o co martwić, przejdziemy do motywu kary i zbrodni, przejdziemy do tych wspaniałych bohaterów, którzy ciągną nas przez tą historię momentami na kolanach, momentami na czworaka, momentami idąc prosto. Ale ciągną. Ale rzeczywiście... O, słuchajcie! Znaczy, to, co jest w ogóle jeszcze ważne, kończąc jak gdyby ten segment tej dyskusji, to fakt, że tajemna historia jest historią na wprost prostą. Tak. Ona jest wręcz prostacka momentami i ma to swoje źródło też właściwie w historiach starożytnych, kiedy to piszący taki na przykład szanowny Homer opowiadał ze swojego punktu widzenia niejako o tym, co na przykład się działo w okolicach Troi, tak? I stąd też mamy do czynienia z narracją pierwszoosobową w stylu nazywam się Richard Pepin, jestem stąd i stamtąd i zrobiłem bądź też zobaczyłem to i tamto. I opowiem wam teraz moją historię. Otóż to, i to właściwie dosłownie opowiem wam teraz moją historię, to tutaj wielokrotnie Tart przemyca takie fragmenty, że no, czytając to, co teraz napisałem, mam wrażenie, że bla, 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 bla. Tak, wtedy także jeszcze nawet... nie wiedziałem, że to wydarzenie na przykład wpłynie na to, że na przykład 2 tygodnie później zrobię się coś tam, nie? Tak, także to jest w ogóle taki ciekawy smaczek, jak się na to patrzy. To oczywiście niejako determinuje niesamowitą fragmentaryczność tej historii, bo ona jest opowiedziana tylko i wyłącznie z punktu widzenia Richarda. On nie jest tutaj narratorem wszechwiedzącym, który jest w stanie wejść do głowy innym bohaterom. Nie, on to pokazuje tylko ze swojej perspektywy, jest to tylko maleńki wycineczek tej historii. Myślę, że to jest o tyle ciekawsze, bo to, co nie zostało powiedziane... Bo wiesz, ile tu jest niedopowiedzianych rzeczy, tak. Wiesz, ile tu się rzeczy działo jakby poza tym zasięgiem Richarda. Ilu rzeczy jeszcze finalnie możemy się tylko domyślać tak naprawdę, mimo że ta historia już dobiegła końca i już nic więcej tutaj się... Nie zadzieje. Ona jest na wskroś humanistyczna i to trzeba sobie powiedzieć. I dla fascynatów humanistyki wszelkiego rodzaju to jest złoto i jest to materiał bardzo bogaty w symbolikę. Ja sobie w ogóle tak porównywałam ją też przy okazji do Szczygła, no bo jakby czemu nie. Jakby Mały przyjaciel jest książką trochę innego sortu, więc jego odstawiłam na bok przy tym trzecim czytaniu moim. Ale mam takie wrażenie, że tajemna historia jest konstrukcyjnie i warsztatowo niejako historią prostszą niż Szczygieł, jednakże jest bogatsza w symbolikę. Tak, to prawda. Więcej tutaj się da złapać, więcej wyłapać, szczególnie właśnie przy którymś tam kolejnym czytaniu niż w Szczygle. I rzeczywiście, jeśli się ją z tej symboliki obierze, no to zostaje nam ta cebula i ona nadal będzie atrakcyjną, fajną cebulą. Jednakże, jak się wejdzie w nią w głębiej, to rzeczywiście to pełne poznanie tajemnej historii jest oszałamiające. Trochę się płacze. Trochę się płacze i faktycznie możecie się doskonale bawić na tych górnych warstwach właśnie ze względu na bardzo ciekawe portrety psychologiczne, na bardzo zawsze interesujący motyw zbrodni i kary, tego skąd zbrodnia się bierze, w ogóle to jest trochę takie, wiesz, odpowiedź na takie niekończące się pytanie, tak, jak rodzi się zło, no tak, nie wiesz, że, to jest... Jakby, a tutaj, wiesz, to jest w ogóle bardzo taki popularny motyw właśnie w tej historii, bo tak naprawdę pytanie o to, skąd pochodzimy, dokąd zmierzamy i dlaczego robimy to, co robimy i czy powinnyśmy w ogóle tak robić, albo czy na przykład, nie wiem, mordując kogoś mamy prawo na przykład następnego dnia się uśmiechnąć, bo ktoś powiedział jakiś żart w autobusie. Mm-hmm. Tego typu sprawy. Tych dylematów jest tutaj mnóstwo. I rzeczywiście, tak jak mówisz, można się bawić na tej bazowej warstwie, można się cieszyć tym wspaniałym stylem, tą akcją, która momentami po prostu przyprawia o palpitacje, o zawały i inne tego typu sprawy. Richard mam zawał. Ale kiedy się wejdzie w to głębiej, to jest coś szał, niesamowitego, nie? Naprawdę. Jakby słuchajcie, my teraz mówimy jak jakieś członkinie sekty. Ale szczerze, jeżeli ja mam należeć do sekty tajnej historii, to mogę w niej być! Nie wiesz, to jest o tyle ciekawe, że jakby nasza ocena się nie zmieniła, wrażenia się na przykład zmieniły, znaczy diametralnie są dużo bogatsze. Urosły. Nie urosły. Tak. Bo tak jak na przykład no tak jak mówię, to jest drugie twoje czytanie, moje tak. Trzecie. W związku z czym, jak już czytamy to ze świadomością tego, co tam się dalej dzieje, to zauważa się mnóstwo
innych rzeczy. I takich to jest, myślę, maleńkich klocuszków, które Tarta tutaj rzuciła, i to jest po prostu, to świadczy o geniuszu pisarskim tej kobiety. Wiesz, po to prostu. Jest też o tyle niesamowite, że to jest też o tyle fajna historia, że kiedy poznajemy ją właśnie z punktu widzenia jej Chida, opowiadającego o swojej przeszłości, to on też wielokrotnie ma świadomość właśnie tego, że na przykład to wydarzenie jest ściśle powiązane z tym wydarzeniem, które będzie miało miejsce za kilkanaście stron, i to buduje też coraz większe emocje, coraz większe napięcie pomiędzy tym, gdzie jesteśmy, a do jakiego punktu zmierzamy. I rzeczywiście w tym momencie akcja jest prowadzona tak linearnie, ale jednak pod górę, że napięcie po prostu momentami zaczyna eksplodować. Niekiedy ta linearność jest łamana, tam jest mnóstwo retrospekcji, stąd też ta taka bardzo charakterystyczna fragmentaryczność, stronniczość tej historii. Te retrospekcje pojawiają się w takim momencie, w którym są potrzebne do tego, żeby tę akcję jeszcze podbić wyżej, prawda? I wtedy po prostu emocje rosną jak na termometrze, po prostu skala, no nie? Cały czas się wszystko grzeje. Tutaj ważne zasadniczo jest wszystko, jak się teraz, tak teraz na to patrzę. Bardzo ciekawe jest to, co Morrow mówi o swoich studentach, że on zawsze jest w stanie przewidzieć to, co powiedzą. Czy Morrow ma rację? No to już się musicie sami jakby przekonać w trakcie lektury. To jest warto na to spojrzeć w ogóle. Warto patrzeć na to, co Morrow mówi. Warto spojrzeć sobie na przykład na to, w jakiej kolejności Richard poznaje resztę bohaterów, ekipy, tak, z którą studiuje, i jak układają się jego relacje z nimi, bo tutaj widać elegancki, geometryczny wzór, taki właściwie gradacyjny sposób poznawania, począwszy od tych, których na początku, no może nie tyle co lubi najbardziej, ale najłatwiej się do nich dociera, jak to później się odbija na tych relacjach właśnie w samej końcówce. Bo może się okazać, że Richard też ma bardzo mylne wrażenia, jeśli chodzi o tych bohaterów, i potem gdzieś tam się to weryfikuje w trakcie. W ogóle Richard jest bardzo ciekawym narratorem, z tego względu, że tak jak mówisz, on ma w ogóle dosyć zaburzone postrzeganie świata, odnoszę momentami wrażenie. Bardzo polskie zdanie to było. Ale rzeczywiście jest to taka postać bardzo momentami zagubiona, bardzo momentami skacząca. Z drugiej strony jest też patologicznym kłamcą i jego charakter jest taki... On jest trochę podobny do Theo. Wiesz, jak się to zastanowi, tylko że Theo jest bardziej wyrachowany w takim swoim kręceniu, no nie? Co to te krętacze wiesz, trochę. Jakby odnoszę wrażenie, że to jest kwestia też drogi, jakby Theo miał od początku przerypany i musiał sobie zawsze radzić, a tutaj jest to bardziej oparta postać jakby też na samodzielności, ze względu na to, jaką on ma historię na przykład z rodzicami, z tym wszystkim, dlaczego w ogóle wyjechał na te studia aż do Hamden, a nie tak, na przykład został bo u siebie. Bo on z Kalifornii jest. Tak, bo on jest z Kalifornii, więc dlaczego nie został tam, ale odnoszę wrażenie, że w Richardzie jest trochę więcej takiego żalu i takiego zamknięcia się w sobie, a Theo jest jednak bardziej taki na zewnątrz, tak, w tym jest aspekcie. Zdecydowanie bardziej taki ekspresywny, no nie? Richard jest jednak bardziej introwertykiem mimo wszystko, tak bym rzuciła, też nie jestem pewna, czy to jest odpowiednie określenie, ale jest na pewno trochę bardziej zamknięty, ale wiesz, bardzo ciekawe jest to, jak gradacyjnie pięknie się układa właśnie sposób układania jego relacji. To jest po prostu pod linijkę zrobione, nie? Tak, na tym się rzeczywiście trzeba zastanowić i to się widzi dopiero przy którymś tam czytaniu, mam wrażenie, że za pierwszym razem gdzieś tam to umyka, bo jest się tak zafascynowanym tymi portretami właśnie Camille, Charlesa, Banego, Henry'ego i Francisa, że się takich szczególików nie widzi, ale to jest ciekawe. Jeśli to by było wasze pierwsze czytanie, to zwróćcie sobie na to uwagę właśnie, jak to się zmienia. Tak. Zwłaszcza, że to jest też ciekawe w kontekście tego, że tak naprawdę każda z tych postaci ma w sobie coś takiego, co odciąga uwagę, i myślę, że to jest kolejna taka cecha budująca w ogóle całą tą historię. I mówimy tutaj o portretach bohaterów. Są to osoby totalnie odklejone. To jak ja powiedziałam w pierwszej recenzji, ja chyba użyłam takiego stwierdzenia, że nie banda kretynów, ale czegoś w podobie, wiecie, jakby to jest grupa cholernie pokręconych ludzi, totalnie, w każdym aspekcie. I tak jak mówiliśmy, oni piją, palą, chlają. Nie tylko piją, ale też chlają, imprezują, gdzieś jednocześnie mamy grę. Ale wiesz, imprezują w bardzo specyficzny sposób. Tak. Oni imprezują sami ze sobą i to nie jest taka impreza, że siedzą i jedzą chipsy przed telewizorem, tylko Charles gra ragtime'a, a cała reszta pije whisky do tego. W związku z tym to jest bardzo wyrachowane i wysublimowane. Wiecie, z drugiej strony mamy na przykład picie szampana z dzbanka od herbaty, z kolejnej sytuacji mamy na przykład koniec melanżu w zabawkowym ślimaku. I to wszystko buduje taki obraz naprawdę, no, bandy chorych, popieprzonych ludzi. Ale jest jeden element, który to wszystko składa do kupy, który też w ogóle nawiązuje do pierwszej części
tej książki. Im bardziej jesteś człowiekiem wykształconym, wyrachowanym, inteligentnym, tym bardziej potrzebujesz skatalizować swoją negatywną energię. I myślę, że to jest bardzo ciekawa rzecz a propos na przykład ludzi, na przykład wiecie, pomyślcie sobie, pierwsza jakaś wielka gwiazda, artysta, osoba twórcza, zazwyczaj są ucieczki właśnie w jakieś używki, alkohole, te sprawy i w ogóle. I to jest ciekawa obserwacja o tyle, że kiedy się na tym rzeczywiście człowiek zastanowi, o tym poczyta, to rzeczywiście widać to, że gdzieś tam człowiek potrzebuje tych takich skrajności i moim zdaniem jest to bardzo fajny motyw do budowania tych wszystkich postaci, bo poza tą właśnie cechą każdy z nich jest trochę z innej parawy. Mamy Henry'ego, który absolutnie jest totalnie zapalonym dziwakiem. On uwielbia tą swoją grekę, łacinę. On na przykład stwierdza, że któregoś dnia sobie wstanie o 5 rano, będzie sobie pił kawę z whisky i pali papierosa i na przykład tłumaczył jakiś tam amerykański poemat po to na łacinę, bo jest ciekawy, co mu wyjdzie. Co to było? Czy to nie był raj utracony w ogóle czasem? Może tak. Nie jestem pewna, tak wiecie, mi się wydaje. I on stwierdza, że on sobie przetłumaczy raj utracony na łacinę albo grekę, bo jest ciekawy, co mu wyjdzie. Tak. Tak sobie casualowo. Z drugiej strony mamy Banego, który jest tam totalnie przylepiony na ślinę, jest takim... Znaczy, Bany jest tym studentem, na którego się zawsze patrzy i się zastanawia, co on tutaj robi. Tak. Jakby, bo on zupełnie tutaj na pierwszy rzut oka nie pasuje i kiedy się go tak poznaje, on się bardzo wyróżnia na tle reszty. Ubiera się inaczej, wypowiada się inaczej, w sposób, w jaki właśnie on mówi, jest taki bardzo potoczny, momentami właściwie kolokwialny w porównaniu właśnie do reszty. Jest głośny, nie ma takiej gracji w sobie, którą jest ma jakby reszta. Jest obsesowy, prostacki, bardzo taki obrazoburczy w dużej mierze. Jest też tym chamem. Jest chamem takim homofobem. Rasistą. No. Także jakby to jest w ogóle ciekawe, to jakie cechy jakby uosabia Bany, a jednak jakie cechy później sobie jeszcze pod koniec Richard o nim przypomina. Tak. To jest w ogóle też bardzo ciekawe. Na to też zwróćcie uwagę. Tak. Z drugiej strony mamy jeszcze bliźnięta, Camille i Charlesa. Najnormalniejszych na pierwszy rzut oka. Na pierwszy rzut oka, tak. Dzieciaki, sieroty, ich rodzice zginęli w wypadku, wychowywani przez dalszą rodzinę. Niesamowicie sympatyczni ludzie. Bardzo sympatyczni, uśmiechnięci. Camille jest delikatna, kobieca, trochę taka, wiecie... Eteryczna bardzo. Eteryczna. Próbuje trochę rzeczywiście do tej grupy przystawać, żeby z chłopakami się gdzieś tam mniej więcej... Ale ona przystaje, wiesz, nosi na przykład takie, wiesz, tak się ubiera na taką półmęsko, prawda? Ale z drugiej strony jest bardzo taka właśnie sensualna dziewczęta, delikatna. Z drugiej strony mamy właśnie brata Charlesa, który jest takim, można powiedzieć, normalnym ziomkiem. Można taki dobroduszny, oklepać taki po pleckach, pójść do baru i w ogóle. Tak. Mamy Francisa, który jest serduszkiem i słońcem Peru tej całej ekipy. Jest takim... Znaczy, Francis jest generalnie strasznym snobem. Tak. Z tym, że tak jest z dobrego serca. On jest takim... To jest ten właśnie z kolei ziomeczek, na którego patrzycie i mówicie, Boże, ale dziwny typ, prawda? Bo on tak zawsze, on jest pięknie zawsze ubrany, bo ma jej zawsze krawat do koszuli dopasowany i tak dalej, i tak dalej. Wygląda właśnie w taki dosyć androgeniczny taki sposób, się prezentuje, przynajmniej tak go Richard opisuje. Jest jednocześnie szalenie takim też dobrodusznym, ale to dopiero się odkrywa później, bo na pierwszy rzut oka to on po prostu jest troszkę nieufny. Gra rolę snoba, ale też jest bardzo emocjonalny. Tak, on chce bardziej pokazać, że jaki to ja nie jestem, potem się okazuje, że to jest naprawdę wrażliwy, fajny chłopak. Tak. Nie? I rzeczywiście, i wiecie, mamy taką dziwną mieszankę tych wszystkich ludzi, których można by było powiedzieć, każdy powinien zajmować się czymkolwiek innym, ale siedzą jednak u tego Morrowa na zajęciach i tłuką tą Grekę. No bo wiesz, w jaki sposób to piękno, myślę, Greki ich wszystkich przyciąga. Tak, i właśnie tej kultury antycznej ich przyciąga w jakiś sposób. Jakiś taki ład, porządek, właśnie to piękno, tak? I właściwie można sobie dopasować, kto co do czego jest. Tak. Później nawet jest taki fragment w Tajemnej Historii, kiedy toczy się dyskusja na temat tego właśnie, jaki oni mają stosunek w sumie do tych swoich studiów. I wychodzi na to, że mimo, że są tak szalenie zaangażowani w to do pewnego stopnia... To jest bardziej zabawa dla nich. To jest bardziej zabawa. I to też jest w ogóle w jakiś sposób ciekawe, bo z kolei Richard ma absolutnie inny pogląd na to. Ze względu też przede wszystkim na to, że on jest tam na stypendium i to była jego szansa na wyrwanie się po prostu z Kalifornii, gdzie jedyną jego opcją było to, żeby pracować u rodziców na stacji benzynowej i lać ropę do baniaków. No więc... bo on ma zupełnie, wiesz, inną też materialną sytuację niż cała reszta. I on rzeczywiście w tych studiach gdzieś tam widzi jakąś taką swoją nadzieję w tym stypendium i w tym, żeby się w ogóle stamtąd wyrwać. I to też w ogóle rodzi wiele, wiele komplikacji w tej całej historii, ze względu na to, że on na przykład nie wróci do domu na pewną przerwę świąteczną, ale to już wiecie, co się działo w Hamden, niech zostanie w Hamden.
I rzeczywiście jest to no, zupełnie inna sytuacja. I właśnie a propos tego, oni są tutaj wszyscy tak naprawdę po to, żeby się rozwijać. Są tam po to, żeby gdzieś to piękno jeszcze bardziej odkryć, doświadczyć go. I to jest właśnie to, co będzie ich zgubą. Tak! Tak teraz o tym myślę, wiesz, ale wiesz co, Boże... Ja dotarło tak, to do siebie, prawda? Nie, wiesz co, taki flashback. Jakby mam teraz takie, wiecie, takie... Zastanawiam się właśnie nad samym tym powiązaniem tych postaci z tymi studiami i tego właśnie, jaki oni mają do tego stosunek i co ich tam trzyma. I to jest właśnie bardzo ciekawe, że niejako takie bardzo płytkie przywiązanie, które się jednocześnie łączy z takim ogromnym, nie tyle co zaangażowaniem, co taką identyfikacją z tymi studiami, właśnie sprawi, że no, stanie się coś takiego, co wywróci ich życie absolutnie do góry nogami i gdzieś zburzy ten taki wręcz grecki, antyczny ład, jaki tam w ich życiu, powiedzmy, do tej pory panował. I wydaje mi się, że no, to szczególnie się odbija na Henrym, tak, który jest taką najbardziej w sumie chyba enigmatyczną postacią całej tej historii, do którego ja całkowicie zmieniłam swój stosunek. Jakby on mi się wydał dużo bardziej ludzki w tym momencie niż przy pierwszych dwóch czytaniach, kiedy to widziałam go jako po prostu taki wręcz posąg, wiesz, taką postać, taką chłodną, niesamowicie zdystansowaną do tego wszystkiego, tak myślącą aż tak logicznie i zimno, że wiesz, aż nieludzko, nie? Natomiast on mi się tutaj wydał całkowicie dużo bardziej ludzki i wiele, wiele widzę w nim takich momentów, takiego niesamowicie nerwowego podejścia, że jednocześnie ten chłód się przeplata z taką jakąś emocją, ale wiesz, taką rozdrganą aż, wiesz o co chodzi. Taką, wiesz, trochę ze skrajności w skrajność się przenosimy właśnie. Z takiego bezosobowego myślenia do takiego podchodzenia niesamowicie emocjonalnego momentami. I to jest na takim kontraście właśnie Henry zbudowany, przynajmniej tak mi się on wydaje być zbudowany. Mnie się w ogóle wydaje, osobiście, jak się nad tym zastanawiam, chyba właśnie to jest ten drugi aspekt, który mnie najbardziej zaskoczył, jeżeli już mówimy właśnie o tym, co się zmieniło przy kolejnym czytaniu, a podejście do antyku, piękno jest trwogą, cała grecka tragedia i to wszystko, i Henry. To jest, nie wiem w ogóle z czego to wynika, że my w sensie, jakby zrozumcie to tak, my po pierwszym czytaniu byliśmy absolutnie zakochane w tych postaciach i Henry był dla nas czymś takim mega fascynującym, wiecie, trochę jak małpka w zoo, my siedziałyśmy, rzeczywiście mieliśmy takie, Boże, jaka to jest fenomenalna postać, no nie? Taki totalny creep, totalny pojeb za przeproszeniem, ale jakby bierzemy to totalnie na klatę i rzeczywiście wsiąkamy w niego jak nóż w rozgrzane masełko. Teraz się okazuje, że zupełnie inaczej to wszystko postrzegałyśmy i myślę, że to jest, jakby mnie to strasznie wzrusza i czuję się taka bardzo zła na siebie, że w pierwszej chwili nie dostrzegam właśnie tego, o czym mówiłaś przed chwilą, właśnie tego takiego rozedrgania, tych emocji graniczących. Wiesz, bo tam się zaje tą jego maską bardzo wiele się dzieje. Tak, momentami z szaleństwem i tego, że to jest bardzo pozornie prosta postać. Zimnego, wyrachowanego ziomka, który planuje wszystko tak, żeby jemu to wyszło na dobę, ale okazuje się, że pod tą maską jest tak dużo. Znaczy, wow. Trochę Tartuffe pokazuje, że trochę się tak nie da. Tak trochę chłodno. Się tak nie da na chłodno, nieważne jak mocno się starasz, prawda? I wiesz, to jest taki typowy motyw zbrodni i kary, nawet który jest w zbrodni i karze, w sensie, wiecie, Raskolników i te sprawy. Zresztą nawiązania do zbrodni i kary są tutaj bardzo częste, są nawet cytaty. To kiedy nawet Richard ma chyba taką myśl, kiedy mówi, że ma ochotę wstać i krzyknąć, to ja zabiłem tą lichwiarkę, prawda? Tak, dokładnie słowami Raskolnikowa. Słuchajcie, to jest jeden wielki kosmos. My się teraz odnoszę wrażenie, znowu zaczynamy trochę plątać w tych emocjach, które nie, nami biegają. Nie, wiesz co, paradoksalnie nie. Ja myślę, że ja bym w ogóle zmierzała ku zakończeniu tej książki. Mówisz? Bo ja po raz, to słuchajcie, to jest moje trzecie podejście tej książki. No. I ja po raz pierwszy miałam łzy w oczach, czytając epilog. Wcześniej tak nie było. Wcześniej jakby nie miałam aż takiego podejście do tego finału. Za pierwszym razem ja byłam w szoku, nie? Jakby po prostu zakończenie było takie... Bo ono jest szokujące, bo ty się tego nie absolutnie nie spodziewasz. To do ostatniej strony właściwie, wiesz, rozdziału to jest trzyma. Jeszcze tak, że kiedy czytasz tą książkę pierwszy raz i rzeczywiście nie masz takiego mega wkręcenia na przykład w tą wielowarstwowość tych postaci, jak my po drugim czytaniu, kiedy my już wiemy, co tam się dzieje
i nie skupiasz się tak bardzo na akcji, tylko na postaciach. I kiedy właśnie brniesz przez nią pierwszy raz, lecisz po tej akcji, bo ona bardzo przyspiesza na końcu, tam się bardzo dużo dzieje. Dużo się dzieje. Atmosfera jest mega napięta, bo wydarzenia naprawdę są tak naprawdę postawione na ostrzu noża. I dzieje się coś. I masz takie... Jak? Boże! Jakby... Kiedy to się zadziało w ogóle? Zwłaszcza, że nawet sami bohaterowie są tutaj tak opisani, że oni są nie mniej zagubieni od czytelnika w tym momencie. I czytając to drugi raz... A wiesz, ja przy drugim czytaniu miałam zupełnie chłodne podejście na przykład do zakończenia, bo byłam trochę skupiona na innych rzeczach. Wiesz, mówię o swoim drugim, tak, czyli o swoim trzecim. A tu to mnie po prostu, wiesz, przygwoździło, no nie? No nie, słuchajcie, naprawdę, po prostu tak mnie to uderzyło, jakby uderzyło mnie to zakończenie, mam na myśli teraz zakończenie jeszcze przed epilogiem. Mhm. Czyli jak gdyby finał tej historii Richarda, związany właśnie z morderstwem Banego, no jest po prostu zatrważająco mocny, biorąc pod uwagę to, że człowiek się momentalnie zaczyna zastanawiać, dlaczego to się tak kończy, a nie inaczej. To znaczy ja dużo więcej czasu właśnie poświęciłam temu, żeby się zastanowić nad tym, skąd się wziął ten, a nie inny ruch tego i tamtego bohatera, bo to jest zastanawiające. Na pierwszy rzut oka to jest zastanawiające i gdzieś... Kompletnie nielogiczne, przede wszystkim w kontekście tych wszystkich postaci i w kontekście tego, gdzie oni są i dokąd ich ta scena prowadzi i jakby jakie są okoliczności obudowujące tą scenę. I dopiero wymaga to rzeczywiście takiego zastanowienia i przeanalizowania pod względem tego i jakby jak doszliśmy do tego punktu. Takiego, wiesz, stricte psychologicznego już podejścia, tak, do tego momentu. Natomiast sam epilog wycisnął ze mnie łzy już tak na maksa, nie? Wiesz, zwłaszcza, że on jest bardzo metaforyczny i w sumie nie wiadomo też, jak go postrzegać. Znaczy, wiesz, już samo, bo wiecie, jest też ten finał, już ostatnie strony są bardzo właśnie metaforyczne i to jest dla mnie do dzisiaj w sumie zagadka. Mhm. I ja też do dzisiaj się cały czas zastanawiam, jak mam to odbierać tak konkretnie, chociaż z drugiej strony ja naprawdę nie wiem, czy chcę mieć taką, wiesz, ostateczną interpretację tej sceny. Natomiast to, co się jeszcze tam dzieje przez poprzednie strony epilogu... No bo czym jest Koloseum, Panteon, Katedra Świętego Bazylego w Moskwie, Chartres, Salisbury i Amiens? No wiesz, no to są... No, dobra, nie wchodźmy w to, myślę, że to nie. Nienawidzi, bo będzie, że jesteśmy tak samo połębane jak oni. Tym bardziej, że tam w tym epilogu no dzieje się coś, co mi jest bardzo bliskie, znaczy ja po prostu miałam takie prawda, i w ogóle. Natomiast faktycznie to, co tam się, powiedzmy, dzieje z innymi też bohaterami, którzy są spoza tej ekipy, i co tam Richard o nich mówi, w jaki sposób o nich opowiada i tak dalej, no jest takie bardzo życiowe, jest bardzo smutne jednocześnie, że gdzieś ta iluzja antyczna w pewnym sensie trochę od nas ucieka i trochę jak gdyby była spadającą taką kurtyną, bo jednocześnie ta kultura narodzona tam w Grecji nas otacza ze wszystkich stron, a z drugiej strony jest taką trochę łudą. I to jest w pewien sposób ujęte właśnie w tym epilogu, więc mnóstwo emocji. Zakończenie mi przynajmniej przyniosło. W ogóle cała ta książka to jest jedna wielka emocja. Wiecie, ja nie bez powodu mam tutaj tyle znaczników jakby, no nie? W sensie ja mam trochę poraniony system zaznaczania momentami, ale zaznaczałam takie rzeczy jak właśnie na przykład bardzo dużo tych elementów antycznych, no nie? Mam mnóstwo fragmentów podkreślonych ołówkiem. Zaśmieszałam takie teksty, które są typowo śmieszkowe i które są takie typowo tak, studenckie. Tak, bo tutaj jest bardzo dużo humoru. Bo wiecie, poza tym, że ta książka jest bardzo antyczna i bardzo humanistyczna, jest też bardzo ludzka. I poza tym, że mamy do czynienia ze zbrodnią, z dochodzeniem, momentami nawet wkrada się tutaj FBI, żeby nie było, tak, to jest to tak naprawdę historia o bandzie dzieciaków, o bandzie takich, można zagubionych ludzi. Zagubionych, ale typowych w jakimś tam aspekcie studentów, którzy gdzieś tam też chcą się bawić i szukają sobie chwilę oddechu pomiędzy egzaminami i tego typu sprawami. Więc jest to też historia naznaczona taką codziennością, codziennymi problemami, bo a to ten nie ma pieniędzy, a to ten musi jechać po nowy garnitur, a tutaj są jakieś inne rzeczy, a to ten jest chory, a to tego boli głowa i tego typu sprawy, więc to nie jest tak, że to jest po prostu książka wypatosowana pod sufit i nie ma tam totalnie nic przyziemnego. Jest i jest to świetne wyważenie właśnie dla tej wielkiej, antycznej i to tragedii. Jest właśnie to, do czego chyba zmierzamy w tym filmie, to znaczy do takiej konkluzji,
którą myślę, że chyba też podbijesz swoim stemplem, tak myślę. Bo ja dotarłam do tego, dlaczego Donna Tartt tak mnie ujmuje. Bo poza tym, że w Tajemnej Historii są dosłownie wszystkie motywy, które ja uwielbiam w literaturze. To jest trochę tak, jakby wiesz, wziąć wszystkie klocki i wrzucić do jednego wora i wyszła ci Tajemna Historia. I to jest taka, wiesz, tak. Książka jeden do jednego dla mnie, nie? Ale z drugiej strony zarówno Mały Przyjaciel, jak i Mały Przyjaciel trochę mniej, ale Szczygieł też to ma. I dlaczego w ogóle Donna Tartt wielką pisarką jest, i możemy tak sobie powiedzieć, to jest to, że ona potrafi stworzyć książki niesamowicie współczesne, z którymi się można bardzo łatwo identyfikować, a jednocześnie tak szalenie uniwersalne. I uważam, że każdy pisarz, który potrafi robić coś takiego, jest wielki. Niewielu było takich w historii, takich, który potrafi stworzyć jednocześnie dzieło bardzo osadzone w realiach swojej epoki, swojego okresu, a jednocześnie tak niesamowicie uniwersalne. To coś takiego na przykład Dostojewski też zrobił, choćby w Zbrodni i karze. Stworzył książkę, która jest bardzo osadzona w czasach właśnie swojego narodzenia, można powiedzieć, ale jednocześnie, kiedy się ją czyta teraz, to jakby totalnie się to rozumie i gdzieś ten problem jest bardzo uniwersalny. Także to jest odpowiedź, dlaczego tak bardzo kochamy i uwielbiamy i szanujemy jednocześnie Donnę Tartt, bo ona coś takiego potrafi po prostu zrobić. A poza tym jest to przykład książki, o której ostatnio też gadałyśmy na Instagramie i w naszym podcaście w Czytadeli. To jest też przykład książki, która jest wybitna literacko i wybitna rozrywkowo. Po prostu. W sensie autentycznie. Przyjemność czytania jest wielka. Na tej książce można się naprawdę fenomenalnie bawić. Ile razy było tak, że my siedziałyśmy i cisnęłyśmy bekę z tego, jakie rzeczy się tutaj dzieją, z tych bohaterów. Gdzieś tam bawiłyśmy się trochę z nimi i z nich w pewnych aspektach, ale jest to totalne wyważenie pomiędzy największym rodzajem wzniosłej erudycji i właśnie pospolitą, można powiedzieć, chociaż może nawet nie tyle, no, potoczną. Potoczną, zwykłą, najzwyczajniej w świecie świetną rozrywką. Więc jakby geniusz, po prostu geniusz. I tyle. Co tu dużo film gadać. Trwa już milion lat, to kończmy to. Tak. Nic się tutaj nie zmieniło, znaczy wiele się zmieniło, a jednocześnie nic się nie zmieniło, nie? Jakby tak. Wiecie, to jest filozoficznie. Właśnie, to jest też właśnie ciekawe w aspekcie tego, jak trochę rozwoju, trochę więcej obycia, trochę więcej odczytania zmienia nasz odbiór książki. Jakby może wybrałyśmy sobie zły aspekt, bo jest złą książkę, bo powinnyśmy, wiesz, wziąć książkę, która nam się nie podobała, douczyć się, wiesz, 2 lata poczekać i wziąć książkę, która by nam się może spodobała. To wtedy, wiesz, to by było bardziej widoczne, prawda? Z tym, że obawiam się, że nie mam takiej książki, która by mi się nie podobała, byłaby jakby, chciałam powiedzieć, mądrzejsza ode mnie. Ale wiesz, jakby, że zawierała jakąś taką niesamowitą wiedzę, wiesz, tak. Której wtedy nie ogarnęłaś, a teraz byś ją zrozumiała, wiesz, prawda? Bo były takie książki, których ja nie rozumiałam kiedyś i wróciłam do nich rzeczywiście, na przykład z Wampirem Lestatem tak było. Że tam jest taki fragment, taki bardzo życiowy, i ja totalnie nie złapałam tego, wróciłam do niej po latach i rzeczywiście weszło. A były też takie książki, do których wracałam i zupełnie mi one nie podeszły po raz drugi, także... No nie wiem. Słuchajcie, warto. Po prostu warto się zwijać, warto wracać do pozycji, które gdzieś tam na was wpłynęły, bo może się okazać, że kryje się w nich dodatkowa jakaś zaleta, której wtedy mogliście nie dostrzec, tak jak się to stało z nami. Mamy nadzieję, że wam się ten film podobał, że był lepszy od poprzedniego, sprzed 2 lat, że jesteśmy troszkę bardziej ogarnięte w kwestii recenzowania. Na pewno anturaż się zmienił i na pewno nas lepiej widać i słychać. No na szczęście. I tyle, no i tyle, no. My idziemy tulić tajemną. To w wakacje Lilith Szczygła robimy. Co ty? Naprawdę? No tak sobie pomyślałam. Tak, a czemu nie? Będzie rok akurat po Szczygle pierwszym chyba. Tak mniej więcej jakoś tam. No jeżeli fajnie. Chcecie, to dajcie znać. Może zrobimy jakiś maratonik. Wiesz, może tam też coś jeszcze wygrzebiemy. Może tam też coś jeszcze wygrzebiemy. No wiesz, wtedy już będziemy bliżej bycia literaturoznawcą niż teraz. Więc już wtedy będziemy tak w pół profesjonalne, no, jeżeli o to chodzi. Także zobaczymy, co z tego będzie. Dawajcie łapki w górę, jeśli wam się podobało i doceniacie te nasze wypociny. Zostawcie komentarz i powiedzcie, co wy myślicie o Tajemnej Historii, albo w ogóle do wracania książek, które już znacie i jakie odbieracie po 2., 3., 10. czytaniu. I widzimy się w kolejnym filmie, tym razem z nową książką, albo z nowym challenge'em, albo z czymś tam, co dla was przygotujemy, co się zobaczy. Także trzymajcie się, pa! Pa.